20 listopada 1939 roku władze niemieckie podstępem zwabiły profesorów krakowskich do sali 56 pod pretekstem zorganizowania wykładu. Tak naprawdę towarzyszący wykładowi SS-mani brutalnie pojmali profesorów i przewieźli ich do obozów koncentracyjnych. Niemcy aresztowali w sumie 184 profesorów i wykładowców, także innych pracowników uczelni. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą Sonderaktion Krakau.